Wiatru w żagle nadaje Globe Sailor, charter jachtów online. Kapitan Adam Jakubczak, podcast Władcy Wiatrów. To była wiosna 2019 roku. Dzień i tydzień miał przebiec pogodnie. Warunki na morzu miały sprzyjać temu, żeby odbyć rejs. A przed załogą jachtu Xela rysował się długi weekend święta katolickiego Boże Ciało. Tak, to był dokładnie taki sam tydzień jak ten, który mamy teraz. Rok 2019. Jednak los zgotował załodze rejs, który pewnie nie zapomni latami, ale dał też możliwość obserwacji sytuacji, która może zdarzyć się każdemu. Dziś my na podstawie wypadku z 22 czerwca 2019 roku możemy zrozumieć, jak niewiele dzieli rejs rekreacyjny od wypadku na morzu. Jak niewiele dzieli przebywanie na pokładzie jachtu z grupą przyjaciół, znajomych i wypoczywanie, choć czynne, od momentu i czasu, kiedy będziemy ratować wspólnie swoje życie w sytuacji, której zakończenia nie znamy. Przenieśmy się zatem w dzisiejszym podcaście do 20 czerwca 2019 roku, po to, żeby zrozumieć i więcej nie dopuścić do sytuacji, która miała wtedy miejsce. Tak. Zajmujemy się analizą wypadków morskich na podstawie raportów Komisji do Spraw Badania Wypadków Morskich. To instytucja, której zadaniem głównym jest nie to, żeby kogoś rozliczać, nie to, żeby kogoś pociągać do odpowiedzialności. To nie zadanie Komisji Badania Wypadków Morskich. Jej zadaniem jest niedopuszczenie do tego, żeby podobny wypadek miał miejsce w przyszłości. Jej zadaniem jest nauka nas tego, żebyśmy w następnej tego typu sytuacji potrafili podjąć inne decyzje, być może lepsze, ale o tym już za chwilę. Zatem wróćmy do 19 czerwca 2019 roku. Na wstępie dzisiejszego podcastu chcę podziękować wszystkim, którzy nas wspierają. Jeżeli podcast Wam się podoba, proszę polubcie go. Jeżeli kanał Wam się podoba, to proszę subskrybujcie go. Dzięki Waszym opiniom, dzięki Waszym polubieniom docieramy do coraz większej ilości osób. Być może zapewnimy im większe bezpieczeństwo na morzu. Być może damy im pokład wiedzy, podstawę wiedzy do tego, żeby również w przyszłości nie otwierać otwartych już przez kogoś drzwi. Tak, na pokładach jachtów, na pokładach statków, na morzu miały miejsce wypadki, które nas czegoś nauczyły. Ale tylko zapoznanie się z ich wynikiem, z ich przebiegiem pozwala nam na to, żeby dziś posiąść tą wiedzę na podstawie czyichś doświadczeń. Bo przecież mądrzy ludzie uczą się na doświadczeniach innych. Wielu uczy się na swoich, a są tacy, którzy też się nie uczą. Pamiętajmy, najlepiej należeć do grupy pierwszej. Do niej należą kapitanowie i strajnicy, ci najlepsi. Bądźmy wśród nich. Dziś chcę podziękować wszystkim, którzy już nas subskrybują i już dzielą się naszym podcastem. W przyszłości Wasze działanie może doprowadzić do tego, że ktoś będzie już wiedział, że podobną sytuację przeżył ktoś inny, że wyszedł z niej, jakie podjął decyzje, jakie działania, że ten wypadek nie skończył się czymś tragicznym na morzu. Bo ten, o którym dziś mówimy, nie skończył się tragicznie. Mało tego, wypadek, o którym dzisiaj mówimy, jest wyjątkowy, subtelny. Załodze całe szczęście nic się nie stało. Po krótkim pobycie w szpitalu wszyscy wrócili do domów. Nie przeżył tylko jacht. I to właśnie jeden z cieni dzisiejszego wypadku. Ale poczekajmy. Wróćmy do 19 czerwca 2019 roku. Do tygodnia, kiedy załoga znajomych spotkała się na pokładzie jachtu w Górkach Zachodnich po to, żeby odbyć rejs rekreacyjny w ten długi tydzień i długi weekend Bożego Ciała. Załoga na pokładzie jachtu spotkała się 20 czerwca. Kierując się zgodnie z planem w kierunku portu Korypeda, wypłynięto o godzinie 3 w nocy. Warunki na morzu nie zaskoczyły doświadczonego kapitana, żeglarza posiadającego upewnienia kapitana morskiego. Na pokładzie jachtu większość 8-osobowej załogi to były osoby, które posiadały uprawnienia Polskiego Związku Żeglarskiego, albo żeglarskie, albo nawet uprawnienia stajnika jachtowego morskiego. Tylko jedna z osób na pokładzie jachtu nie posiadała doświadczenia morskiego i też ta właśnie osoba była jedną z chorujących na chorobę morską osób na pokładzie jachtu. Niemniej, podczas dobowego rejsu jacht zgodnie z planem
Zacumował już o godzinie 4:30, 21 czerwca, właśnie w Kłajpedzie. Tam też uzupełniono zapasy i już wieczorem tego samego dnia załoga odbiła od Kei po to, żeby udać się z powrotem do Polski, do macierzystego portu Górek Zachodnich. Jednak już po kilku godzinach od odpłynięcia okazało się, że warunki na morzu pogarszają się i zaczynają osiągać wartość 6 w skali Beauforta. To był dobry czas na zrefowanie postawionych w całości żagli, a przede wszystkim grota, którego powierzchnia oraz usytuowanie doprowadza do przechyłu jachtu. W tym momencie niektórzy z członków załogi, troje, posiadało już objawy choroby morskiej. Jedna z członki miała je najbardziej nasilone. Jednak podczas próby zrefowania grota okazało się, że jest to niemożliwe. Zacięty krokt w szparze nadal posiadał całą swoją powierzchnię i mimo tego, że załoga próbowała różnymi sposobami doprowadzić do ściągnięcia go na dół, nie udało się to. Wtedy też już jacht podróżował na wzburzonym morzu oraz w warunkach 6 w skali Beauforta. Żeby nie dopuścić do potężnego przechyłu jachtu oraz pracy jachtu na falach bocznych przy pełnym ożaglowaniu, kapitan zdecydował się na pozostawienie jachtu na silniku dokładnie w kierunku pod wiatr, po to, by doczekać mającej zbliżyć się w niedługim czasie poprawy pogody i obniżenia stanu morza i siły wiatru. Jednak na tym kierunku jacht poddawał się ogromnym przechyłom, bocznym i przednim, ponieważ pracował praktycznie na pełnych falach, w zasadzie całkowicie wybijając je przez burtę. Objawy choroby morskiej części załogi nasiliły się. Jednak nie to było najbardziej alarmujące dla kapitana. Przebywająca na dole załoga raportowała, że z zęzy jachtu wydobywa się bardzo nieprzyjemny zapach. Zapach, który powoduje pogłębienie się u niektórych członków załogi objawów choroby morskiej oraz pojawienie się ich u pozostałych. Zapach przypominał trochę wyzieby z toalety. Jednak jacht nie był zaopatrzony po krótkich oględzinach, też to stwierdzone na pokładzie, w zbiornik pozwalający na przechowywanie tzw. brudnej szarej wody. Okazało się, że jedyna toaleta natychmiast całe nieczystości wyrzuca za pokład, a po krótkich oględzinach okazało się, że jest czysta. Oględziny przestrzeni rzęsowej potwierdziły, że w zęzie jest woda, której zapach nie przypominał jednak tego, który otaczał i odczuwała go załoga. Co do jej wysokości, zdania były podzielone. Niestety podczas analizy tego wypadku komisja spotkała się z tym, że nie wszystkie opinie i oceny oraz opisy załogi kapitana były zbieżne. To zdarza się. I załoga, w przeciwieństwie do kapitana, podczas tego rejsu nie potwierdziła, że wysoki stan wody w zęzie groził zatopieniem albo był dla jachtu niebezpieczny. Czy posiadali do tego uprawnienia albo wiedzę, trudno dziś ocenić. Z całą pewnością nie był on wysoki. Miał kilkanaście centymetrów. Prawdopodobnie przy jachcie, który został wybudowany w 1985 roku. Obecność wody w zęzie wydaje się usprawiedliwiona. Dość dużo zaworów oraz dość stare wyposażenie, również uszczelnienie masztu, mogło być przyczyną tego, że woda zbierała się w zęzie. Dzisiaj tego nawet nie będziemy oceniać. Jednak tuż przed tym wypadkiem uwagę kapitana i załogi zwróciły jeszcze inne awarie, które zaczynały po sobie następować. Na początku oceniono, że wyłączył się autopilot na pokładzie jachtu. Później urządzenia GPS również przestały działać. Dziś, ponieważ jacht został stracony, nie potrafimy powiedzieć, jaka była tego bezpośrednia przyczyna. Możemy jednak domyślać się, że układ zasilania jednostki ulegał coraz głębszej awarii. Urządzenia autopilota na jachtach z tego rocznika wymagały bardzo dużej ilości energii. Prawdopodobnie GPS również przestawał pracować prawidłowo właśnie z powodu braku dostępu do odpowiedniej czystości i mocy zasilania. Czy jest to prawdopodobne, że pompa zęzowa również pracowała ze zwolnionym tempem, jeśli zasilanie i dostęp do prądu na pokładzie jachtu był ograniczony? Tak. Czy możemy to stwierdzić? Nikt nie potrafi tego niestety potwierdzić. Jednak z całą pewnością obraz był alarmujący. Załoga stwierdziła zapach, który był nieznośny i potęgował zwiększanie się choroby morskiej. Jedna z członki załogi straciła przytomność. Woda w zęzie, mimo wysokiego stanu i pracy pompy, nie opadała. Jacht uzbrojony w pełen grot płynął dokładnie pod wiatr.
poruszając się z prędkością zaledwie jednego węzła, co nie jest niczym dziwnym przy tak wysokim stanie morza, sile wiatru i płynięciu dokładnie pod wiatr, w zasadzie nie wykorzystując żagli. Te wszystkie elementy kapitan ocenił jako zagrażające życiu załogi i zdecydował się na wezwanie Mayday. Informacje Mayday znadano za pomocą radia dość szybko odebrał port Kłajpeda. Również prom będący w pobliżu jachtu odebrał tą informację. Po kilku minutach nadano ją ponownie, tym razem już precyzyjnie opisując, że załoga opuszcza jacht. Po kilku następnych minutach również uruchomiono boje EPRB, która niestety nie nadała dokładnie swojej pozycji oraz numeru MMSI, ponieważ nie został on wcześniej prawidłowo zapisany w systemie. Cóż, załoga została podjęta z jachtu. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia jednej z członki załogi, została ona podjęta później z promu, na której została przetransportowana cała załoga, przez helikopter i udała się natychmiast do szpitala. Pozostała część załogi, przebywając na promie pod opieką marynarzy z promu, dość szybko dotarła do portu, tam też została skierowana do szpitala, gdzie po nocnym pobycie wszyscy bezpiecznie opuścili szpital. Również załoganka, która była w złym stanie i zemdlała, następnego dnia opuściła szpital. Co najważniejsze, co się wydarzyło na pokładzie jachtu i jakie wnioski możemy z tego wysnuć? Poważny wypadek, który miał miejsce 22 czerwca 2019 roku, mógł się wydarzyć każdemu. Jacht z 1985 roku może mieć swoje wady, może też mieć starą instalację. Akurat na ten jacht Xela już w porcie czekały nowe akumulatory, które miały być wymienione już za chwilę po powrocie do portu. Jaki był ich stan? Czy jest to prawdopodobne, że instalacja ładowania silnika uległa awarii i przeładowywała akumulatory, doprowadzając ich do tak zwanego zagotowania, w wyniku którego zaczął się z akumulatorów wydobywać siarkowodór, który jest gazem naprawdę niebezpiecznym. Powyżej pewnego stężenia, dość nawet niskiego, ten 6-8%, jego zapach przestaje być wyczuwalny, ponieważ natychmiast powoduje on zniszczenie naszych kubków zapachowych i przestajemy go w ogóle odczuwać, choć tylko jego zapach, bo skutek jest naprawdę niebezpieczny dla przebywających w takim stężeniu tego gazu. Zdarza się to niezmiernie rzadko, żeby akumulator, nawet grzejący się, wydobywał w siebie właśnie siarkowodór, ale jest to możliwe. Niestety na pokładzie jachtu nie sprawdzono temperatury akumulatorów. Również silnik pracujący pod wiatr z bardzo dużą mocą prawdopodobnie również przekazywał za pomocą alternatora dużą moc do akumulatorów. Dziś wiemy, że na pewno nikomu się nie stało nic na pokładzie jachtu. Jak to zawsze mamy w zwyczaju, analizując do tej pory wszystkie wypadki, o których mówiliśmy, udało nam się dotrzeć do świadka tego wypadku. Do osoby, która była na pokładzie. Nie porozmawialiśmy z nią bezpośrednio, a znamy jej relacje. Otóż sytuacja nie była prosta. Obydwa etapy rejsu odbywały się w nocy. Obydwa etapy rejsu odbywały się w warunkach, w których każdy z członków załogi był odrobinę przestraszony, ale nie przekraczały te warunki ich umiejętności i możliwości. Jednak zacięcie się masztu w nocy przy coraz bardziej pogarszających się warunkach spowodowało sytuację, w której nikt na pokładzie nie zdecydował się na to, na podróż wzdłuż masztu do góry po to, by dokonać odblokowania ślizgaczy właśnie grota, by opuścić go na dół. Nie zdecydowano się również na przecięcie grota, bo prawdopodobne mogłoby być, że jego opór mógłby spowodować nagłe przechyły i w konsekwencji zatonięcie również jachtu. Zatem kapitan miał sytuację, podczas której posiadał pełne żeglowanie, które było dla niego niebezpieczne. Pogarszające się warunki na morzu nie były jego jedynym problemem. Drugim problemem kapitana prowadzącego jacht była na pewno pogarszająca się kondycja załogi. Troje z członków załogi odczuwało potężne objawy choroby morskiej. Jedna z członki załogi traciła przytomność. Warunki wewnątrz jachtu i zapach, który był bardzo dokuczliwy, skłaniał do decyzji, że dalsze przebywanie właśnie w tej atmosferze może doprowadzić do pogłębienia się jeszcze bardziej i tak już dotkliwych objawów choroby niektórych członków załogi, a w konsekwencji być może nawet do utraty ich zdrowia. Komisja do spraw badania wypadków morskich poruszyła problem pozycji jachtu w stosunku do wiatru i fal. Również poruszono temat tego, że jacht został rozszczelniony podczas przekazywania osób z pokładu jachtu na jednostki, które zostały wezwane. Podczas przebywania obok i promu i szybkiej jednostki ratowniczej
Jacht wielokrotnie uderzył w ich burtę, rozszczelniając swoją konstrukcję, w konsekwencji nabierając tym razem już dużych ilości wody do wnętrza. Kapitan ostatni, zgodnie z procedurą, puszczając jacht, wyłączył silnik, a pozostawiony jacht został stracony najprawdopodobniej po kilku godzinach zatonu. Załodze całe szczęście nic się nie stało. Przed nami właśnie długi weekend związany z katolickim świętem Bożego Ciała. Jaka nauka dla nas płynie właśnie z tego wypadku? Nie jest to prosty wypadek. Komisja autorytarnie stwierdziła, że kapitan dopełni wszystkich swoich obowiązków. Pozostaje tylko dylemat, dlaczego nie próbowano odpaść od linii wiatru, stanąć w dryfie, oszczędzając układ elektryczny, być może nawet go wyłączając, poczekać do tego, że warunki na morzu się polepszą. Oczywiście pogarszający się stan zdrowia członkini załogi wymagał i natychmiastowej pomocy. Jednak pewnie wtedy jacht by przetrwał. I tak, z całą pewnością każdy ze sterników, kapitanów, żeglarzy postawiony przed podobną sytuacją musiałby się mierzyć również z lękiem, z narastającymi warunkami, z poczuciem odpowiedzialności za członków załogi. Kapitan podczas rejsu jachtu Xela zrobił wszystko, co mógł, by ratować przede wszystkim załogę. I uratował ją. I chwała mu za to. A znów wracając do pytania, jaki morał płynie dla nas, słuchaczy, żeglarzy, podróżników, osób, które w przyszłości pewnie będą nieraz na pokładzie jachtów. Otóż nie należy przygotowywać się do tego, co widzimy. Nie należy jachtu, żagli oraz naszego bezpieczeństwa przedkładać tylko na to, co obserwujemy teraz dookoła nas. W myśli kapitana i sternika powinny zawsze pojawiać się wszystkie możliwe, wcześniej rozważane sytuacje, które mogą go zaskoczyć. Co by się stało, gdyby zaciął się żagiel? Co by się stało, gdyby prawdopodobnie działający silnik doprowadzał do pogorszenia się stanu naszej załogi? Co by się stało, gdyby pogarszające się warunki na morzu zmusiły nas do tego, że musimy dryfować? Czy to potrafimy? Czy mamy narzędzia do tego, żeby zdiagnozować układ elektryczny na pokładzie jachtu? Czy mamy takie narzędzie na ście czarterowym? Czy zatem nieznaną jednostką popłyniemy w nocy? Czy też będziemy zastanawiać się nad tym, co się może wydarzyć, a nie to, co się wydarzyło podczas setek wcześniej odbytych przez nas rejsów? Otóż dobra praktyka żeglarska uczy nas z tego, że nie ma nic bardziej pewnego niż gruntowne przemyślenie i przygotowanie się do wszystkich możliwych scenariuszy. Nie tylko takich, które związane są z pracą na żaglach, z ogarnianiem wacht, tylko takich, które związane są z tym, że na pokładach jachtów, bardzo skomplikowanych w sumie jednostek, pozwalającym na przeżycie załogi czasami miesiącami, ilość rzeczy, które może ulec awarii, jest prawie nieskończona. Prawdopodobnie co druga awaria nas zaskoczy. Ale czy zaskakuje wszystkich? Nie, to nieprawda. I tu warto obalić ważny mit. To nie tylko doświadczenie jest ważne na morzu. Bo jeżeli ja nie przeżyłem zakleszczenia się w likszparze głównego żagla, to wcale nie znaczy, że nie wiem, co można byłoby wtedy zrobić. Że nie wiem, co można byłoby zrobić silnikiem, gdybym wewnątrz mesy poczuł siarkowody. My już to wiemy. Przeżyliśmy to, słuchając historii i dramatu, z jakim musiał się zmierzyć kapitan jachtu Xela. Czy zrobimy to samo, co on? Czy też wykonamy jakieś inne czynności? Czy może uda nam się przewidzieć lub też zdiagnozować jacht, nim będą miały miejsce tego typu wydarzenia? Nie wiemy. Wiemy jedno. Wiemy, jak się zachować, gdy coś takiego się wydarzy. Wiemy też, do czego mogą doprowadzić proste usterki na pokładzie jachtu. Proste rzeczy, które zaczynają nakładać się na siebie, doprowadzając do bardzo trudnych sytuacji. Otóż, moi drodzy słuchacze, na morzu nie jest ważne tylko doświadczenie. To mit, który jest tak samo niebezpieczny, jak też często powtarzany. Na morzu ważne jest doświadczenie, wiedza i umiejętności. Za to wiedza i umiejętności najlepiej, żeby powstawały nie tylko z naszego doświadczenia, ale doświadczenia też innych. Dzięki temu nie będziemy powtarzali czyichś błędów. Jak to mówi Tom Canley, w którego teksty dość często powtarzam, podczas szkoleń i też podczas własnych rejsów, optymistami usiane jest dno oceanów i nie ma nic mądrzejszego i ważniejszego niż gruntowne przemyślenie wszystkich możliwych scenariuszy i przygotowanie się do nich. Dlatego też nam pozostaje jedno. Przemyślenie, jaki jacht wynajmujemy. Czy posiadamy wiedzę i umiejętności do tego, żeby diagnozować pewne
zdarzenia losowe, które mogą mieć miejsce na przykład w nocy. Czy na pewno mamy na pokładzie jachtu wyposażenie pozwalające na to, żeby bezpiecznie i skutecznie wezwać pierwszą pomoc? Bo nie przygotowujemy się jako mądrzy żeglarze i stajnicy do tego, co jest wokół nas, do fanu, który planujemy, bo przecież tamta załoga chciała przeżyć po prostu rekreacyjny rejs podczas długiego weekendu tak zwanego Bożego Ciała. Przygotowujemy się do tego, co mogłoby się zdarzyć, po to, by wtedy mieć gotowe rozwiązania, by znać podobne scenariusze i posiadać wiedzę i umiejętności, żeby wyjść z nich obronną ręką. Myślę, że ten wypadek nauczy nas tego, że należy być przygotowanym, że należy czytać, należy rozważać wszystkie możliwe scenariusze. Udało nam się dotrzeć do tekstu, w którym kapitan podziękował członkom swojej załogi po powrocie na łamach jednego z możliwych portali, gdzie opisał tę sytuację. Myślę, że kapitan zrobił wszystko, co mógł. Uważam, że to dobry kapitan. Dziś my możemy na podstawie tych doświadczeń zdobyć dodatkową wiedzę, wiedzieć, jak można by się zachować w podobnej sytuacji. Czy powtórzymy jego czynności, czy nie, to zależy od nas, ale my będziemy mieli wybór. On tego wyboru nie miał. Co najważniejsze, nikomu z załogi nic się nie stało. A z ostatnich wypadków, o których mieliśmy okazję mówić na łamach podcastu Władcy Wiatrów, to pierwszy wypadek, podczas którego nikomu nic się nie stało. I to najważniejsze. Zmierzajmy do tego. Uczmy się, by w przyszłości każdy z wypadków uczył nas tylko na poziomie doświadczeń technicznych, zrozumienia pewnych czynności i awarii. Nie na poziomie tego, że musimy z żalem i smutkiem wspominać osoby, które nie powróciły z jakiegoś rejsu. Na sam koniec chciałbym Państwu przypomnieć, że mimo wszystko żeglarstwo albo po prostu podróże po morzu to jeden z najbezpieczniejszych sposobów poruszania się po świecie. Już nie należy chyba cytować wszystkim scenariuszy i tak naprawdę statystyk. Warto sobie przypomnieć, że dużo niebezpieczniejsze jest chodzenie nawet w pobliżu dróg, po których poruszają się samochody. Bo wypadków niewinnych osób, które otrzymały uderzenie samochodu, nawet nie wiedząc, z której strony, jest wielokrotnie więcej niż wypadków żeglarzy świadomych swojego stanu na morzu. Na morzu jednak mamy pewną przewagę. Wszystko, co nas dotyczy, co nas otacza, zależy od nas. To potężna dawka odpowiedzialności. Albo potężna dawka zrozumienia tego, że wszystko zależy od nas. Od naszego przygotowania, wiedzy i umiejętności. Dziś już się z Państwem żegnam. Dziękuję też naszym żeglarzom, przyjaciołom, osobom, które spotykamy podczas naszej podróży życia, za podsuwanie następnych interesujących tematów i wypadków, które możemy powiedzieć. To już trzeci wypadek z kolei, trzeci podcast dotyczący wypadku, ponieważ zbliża się lato i to doskonały czas na to, by walczyć z mitami, by załoganci, by stajnicy, by kapitanowie przede wszystkim myśleli o tym, co może się wydarzyć, a nie pozwalali sobie na uleganie chęci po prostu fanu i zabawy. Jednak żeglarstwo to odpowiedzialność, plus oczywiście świetna zabawa. Dziś z Państwem się żegnam i zapraszam na następny podcast. W najbliższych dniach pojawi się ich kilka więcej. Dzięki zrządzeniu losu mamy 7 dni przerwy w podróży na morzu, bo tak, pływamy prawie codziennie. I większość tygodni w tym roku, w zasadzie już od połowy stycznia tego roku, spędziliśmy na wodzie. To nas zmusza do jednej ważnej konkluzji. Wiedzy i umiejętności nigdy za wiele. Choć doświadczenie też jest ważne. Dziękujemy wszystkim. Jeśli podcast Wam się podobał, proszę polubcie go. Polubcie nasz kanał. Dzielcie się z nim. Jesteśmy obecni chyba na wszystkich możliwych portalach, gdzie można słuchać podcastów. Zapraszamy też oczywiście do naszego YouTube'a, który dopiero rozwijamy. Nie umieszczamy tam nagrania wideo z nagrania podcastu, ale dzielimy się tylko głosem wraz z demem, które towarzyszy temu głosowi. Po prostu macie następne narzędzie i miejsce w internecie, w którym możecie nas słuchać. Zapraszam ponownie już za kilka dni. Tym razem opowiemy o wypadku, który wydarzył się dużo dawniej niż tylko kilka lat temu. To wypadek, o którym nie może nie wiedzieć żaden polski żeglarz. Tym razem będzie dramatycznie, będzie również pouczająco. No cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia na podcaście Władcy Wiatrów. Zapraszamy też do naszych stron Seastar, Adventure oraz Baltic Anshar. Ahoj, żeglarze i podróżnicy. Wiatrów w żagle nadaje Globe Sailor, charter jachtów online.